Nie strzymam. Chyba się wścieknę. Cicho tam! W naszym więzieniu jest to sala programowego bezrobocia w celu udręczania osobników żądnych pracy. Witraż tam w głębi przedstawia właśnie na złość błogosławieństwa pracy zarobkowej. Praca, 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 byle jaka niech se będzie. Ale niech będzie oburzył. Boże, boli mnie tak na wątwiach od tego przymusowego lenistwa. Jakbym ogniem rządzy pracy cały był wypełniony, co robić? Co robić, co robić, co robić? Najpiękniejsi dziwki mi się tak nie chciało, jak teraz tych zydlów i narzędzi. Ja się chyba wścieknę. Robić, robić. Co to było za szczęście? A nie docenialiśmy go, gdy było go po pas i w brud. I nigdy już? Kaśka, gdzieżeś ty? Cichojcie, chłopcy. Cichojcie, mówi mi sama największa intuicja, że może być niedługie ich niepanowanie. Coś stać musi, ale kiedy... A Józek, do pisuaru, skurwa twoja! Jezu, ta suka! Nie mogę uwierzyć, żeby tak straszna siła jak nasza zgniła bez władzy. A iluż tak wierzyło i zgniło? Życie jest straszne! No, mówisz banały, kochanie. No, banały i banały. Prawdy największe też są banalne. Zanudzić się w nieróbstwie programowym na śmierć, będąc odżywianym na siłę 40 byków? To ohydne. A życie mogłoby być takie piękne, takie strasznie fajne. Z Kaśką po całym dniu nieludzkiej pracy wyrżnęlibyśmy sobie po dużym piwie. Mahatma wyrżnął małe piwko i dobrze się zrobiło mu. I odtąd będzie mu już dobrze, jeśli nie tam, to może tu. Na miejsce! Kurwa twoja! O Jezu, jak to męczą, jak męczą! Już jest, skurwy! Jest nasza jedyna pociecha! Nasz dręczyciel! Nasz dobrozłoczyńca! Żeby nie to, to naprawdę wściec by się można! Jędrek, do pisuaru! O męko, męko! Nie móc nawet chwilki jednej robić, czego się chce! Czymże wobec tego jest przymus pracy? Ja więcej cierpię, bo nie wiem zupełnie, kim jestem od czasu, jak mam władzę polityczną. O, gdyby można urządzić otwartą polityczną zwyczajkę, nie mającą nic wspólnego z sądami. Tylko wielkie społeczne idee usprawiedliwiają takie instytucje i dualizm sprawiedliwości. W imię spasionych czy zepsutych żołądków paru maniaków koncentracji kapitału będzie to wprost świństwo. Nie wiem, czy jestem typem tchórza wytworzonym przez dyktaturę, czy prawdziwym wyznawcą faszyzmu w wydaniu dziarskich chłopców. Tak żyć nie można, nie wolno, a żyje się jednak. To straszne. Ej, ej, prokuratorze, zdaje mi się, że twą głową niedługo ktoś porze. A może to będę ja? A może... Byście na dożywocie tu sobie osiedli, co wcale przy dzisiejszej procedurze niemożliwe nie jest. A wasza rewolucja może nadejść akurat tak na dobę, dajmy na to po waszym sowicie zasłużonym zgonie. Od zgnicia na wilgotnej słomie. Sur la paille humide, jak mówią Francuzi. O Francuzi, czyż bez ceny słów francuskich?
nasz las. Zacząłby cię wlać na kolana! Rewolucje się nie śpieszą. One mają czas. Te bezosobowe bestie. Takie gadanie półgłębokie. Sam nie wie, co plecie, a inni myślą, że to właśnie najmędrsze. A mnie wargi bieleją ze strachu podłego. Dożywocie. A ja wiem, że dożyję. I jak to? Nacjonalizm nie wyda nowej kultury, bo się wyprzytykał. A jednak trwa ta mara na hańbę ludzkości. I ja... Wicie, kiedyś sam... Kiedyś, wyście we wszyscy, kiedyś. Chodzi o to, co teraz. Jedno prawda jest, że kto co ma, to się tego nie wyrzeknie. Trzeba mu to z mięsem razem z flakami wyrwać. Sajetanie. Przecież języka nikt nikomu z gęby wyrywać nie chce. Rozregionalizowane w naturalny sposób. Narody sztuczne może jeszcze wyduszą, co ta z siebie. Od góry, rozumi pan, panie skurwy. To byłaby pikna humanitarna idea, jak się patrzy. Wy, Sajetanie, głowę na karku macie, tego wam nie neguję. Jedna by była wtedy pod jedną władzą, organizacja świata i dobrobyt by się ogólny sam przez się, przez opanowaną sztukę rozdziału dóbr ustanowił i o wojnach mowy by nawet być nie mogło. Więc czemu pan sam tego nie zacznie? Czy wy myślicie, że my musimy robić rewolucję od dołu, nawet wtedy, gdy ona od góry zrobiona być mogła? Jeden dekret, drugi dekret, trzeci i panie śluz. Więc czemu, powtarzam, pan tego sam nie zacznie, mając władzę, która ci na gówno w rękach gnie, skóry wysynie, a mogłaby kupą piorunów twórczych być? Czemu, rozumiejąc to, nie masz pan odwagi? Czemu politycy są zawsze ciasnymi pionkami jakiejś zaściankowej idejki czy intrygi? Czemu pan tego nie zrobi, mając władzę? No panie, czemu? To nie takie proste, mon cher Sajetong. Bo pan tę władzę od nich otrzyma. I boi się pan jej użyć przeciw nim samym ze zbytku uczciwości, panie skurwy. Ta chwila jest jedyna. Nigdy jeszcze twarzą w twarz nie mówili ze sobą przedstawiciele dwóch zasadniczych potęg. Indywiduum i gatunku. To jest rzecz piekielnie zawikłana, bo indywiduum musi wystąpić za gatunek, a czasem za jego kawałek, kiedy takie czasy przyjdą, że ten kawałek właśnie ma misję reprezentowania całego gatunku, w imię którego musi być zrobiony umszturc. Zrozumiano? A co za metafizyka historyczna. Lecz Sajetanie, tę misję, jak powiadacie, będzie miał ten kawałek gatunku, któremu materialnie jest źle. Dobra, co ty, panie. Niech pan naprawdę dobrze pomyśli. Niech pan wyjdzie pierwszy przed front i zniesie wszelkie bariery narodów, a zapanuje złoty wiek ludzkości. Nie macie pojęcia, co za tragedia. Pan mi będzie swoimi tragediatariami głowę zawracać. Moja to jest tragedia prawdziwa. Ja widzę prawdę ostateczną całej ludzkości i przez to, że ją widzę właśnie, moje osobiste życie upływa jak najczarniejszy, kloaczny, nieomal koszmarek. Gdy wy pławicie się w dziwkach i majonezach. Dziwka w majonezie. Czego też taki biedak nie wymyśli? Muszę spróbować. Odpowiadaj, sturba twoja suka, bo ci ośrodek sumienia sparaliżuje fluidem skupionej we mnie woli milionów. Sajetanie!
Poza tak zwanym problemem Iryny Wsiwołodowny nie ma we mnie dosłownie nic. Wyjedzona skorupka od nigdy niebyłego raka. Jak ona przestanie się nade mną znęcać, po prostu przestanę istnieć, a żyć będę musiał z przyzwyczajenia. A, i żreć te komparsje w sosach niemal astralnych. Gdy my tu łapiemy 6 w 3 na minutę, nie śpimy wcale od ciągłego swędzenia. W zimie marzniemy, w lecie dusimy się od upału. Dosyć o tym, bo ja się uduszę w sobie jak młoda kaczka. Chcesz wiedzieć, wolę jeden, czemu nie mogę ustąpić? Właśnie dlatego, że muszę jeść to, co muszę i co mnie nauczono. Że muszę się porządnie umyć, zmanikurować, spać miękko i nie śmierdzieć jak wy. Pójść do teatru i mieć dobrą dziwkę jako antydot przeciw tej perle wszystkich piekieł świata. Tej! Nawet moja władza i tortury zgnieść jej nie mogą, bo ona to lubi. O, to są istotne problemy rządzących nami ludzi. Cała działalność takiego pana pozornie jest tylko dla państwa, idei, ludzkości. Naprawdę chodzi o te godziny pozabiurowe. Milcz! Nie pojmujesz potwornego konfliktu przeciwstawnych potęg w mym wnętrzu. Ja kłamię z całą świadomością. Jako minister ja wieszam bez przekonania, aby żreć te wąparsje, te mątwy, tak smaczne, diabelnie, z Zatoki Meksykańskiej. Tak, muszę kłamać. I powiem ci, że dziś 98% tej całej naszej bandy robi tak samo, bez przekonania, jedynie dla utrzymania resztek ginącej klasy. Ludzie teraz, to tylko wy, to każdy wie, ale dlatego tylko, żeście po tamtej stronie, jak przejdziecie tę linijkę, będziecie tacy sami jak my. A nigdy, nigdy, przenigdy. Do pisuaru z nim. Mnie? Za co mnie? Za co, sturplasto, moja wle? Milczeć, chamie! A ty miarę masz? Jak myślisz o niej, świniarzu? A... Żachnąłem się i zrzymnąłem. I lepiej mi od razu jest. Dać mi tu tę Irynę Tmutarakańską na konfrontację. Wedle rozkazu! Rzućcie ją tam, wedle tych zydli. Proszę pracować. No. Bez tych płaczów i spazmów. Proszę nie przerywać. Wprost upiornie nie chce mi się butów szyć, a rozkosz czuję mimo to. Wszystko zmienia się u mnie w rozkosz. Taka już jestem dziwna. Za miejsce! Jezu! A tej to sturba jej suka pracować wolno! Milczeć! Mnie w tym wszystkim, co wy mówicie, peszy to, że wy otwarcie robicie to tylko i jedynie dla brzucha. Co za banał. My mamy ideę? Tak, macie ideę, boście nażarci. Macie czas. Tak, o tak, tak. No, płaski jak soliter materializm wasz. Przeraża mnie. Ty sam, koteczku, bronisz tylko i jedynie twego i tobie podobnych brzucha i brzuchów. Po prostu boli mnie ten banał, jak rozpalone żelazo w kiszce odchodowej. My, gdy zdobędziemy brzuch, stworzymy nowe życie. Bezkresne są możliwości, jeśli spadną bariery między narodami. Myśli, które powstaną wtedy, nie dadzą się obliczyć dziś. Z naszą znajomością historii praw i nędznym bałaganem naszych pojęć... Nie lubię, jak się puszczacie na spekulacje powyżej waszej intelektualnej pojemności. Nie macie odpowiednich pojęć, aby to wyrazić. Ja aparat pojęciowy mam, aby kłamać. Tej tragedii nie pojmuje nikt. Żeby te flaki przestały mnie choć na chwilę boleć za siebie i za ludzkość całą. Hej,
Nie śmiej się, małpo, z taką lubością, bo pęknę. Pracować la firyndo zagwazdrana. To dancing w hotelu Savoy w Londynie. Tam się bawią naprawdę. Pozwólcie mi wyjść na chwilę. Ja też jestem człowiekiem. Taki to sesyczko wejść zrobi, kiedy zechce. A my nawet... Cicho, nie śmieszcie mnie. Zupełnie łaskoczycie mój mózg waszymi pomysłami. O, gołąbeczko moja. Ty nie wiesz, jak szczęśliwa jesteś. Jasna pani, ukochana, jedyna moja pieszczotko, koteczko transcendentalne, metampsychiczne cielątko, Boże, bogoziemne, a tak przyjemne, zmyślne i pojętne, jak myszka jaka, czy co tak, kiedy ty nie wiesz, jak szczęśliwa jesteś, że pracę masz. Ten wyjął pracę, która mnie w dwójnasób duchowo i fizycznie łamie. Oto jest względność wszystkiego, to wpływ tego Einsteina. Ja dawno już... A być to je wstyd, psio krew zapowietrzona. To je inteligencka drajdocha. Taż ja to wiem już, że teoria względności w fizyce nic nie ma do czynienia ze względnością etyki, estetyki, dialektyki i tak dalej, tam da lambda, tramp da lambda. Hej, hej, sajeta nie! Nie będziemy gadać niepotrzebnych rzeczy. Takośmy se ta wtedy gadali, a teraz co? Ileśmy tych niepotrzebności nagadali, a pracę nam dali obejrzeć z takiej strony, że nikiej landryga podmiejska w niedzielę ponętną nam się stała. Takie dałem porównanie, bo na te prawdziwe, ładne panny ze świata to ja nawet nie reaguję. Wiecie, płciowo, to zupełnie, no, za ładne są. Suka ich rwań zachlebiona, za ładne i za niedostępne. I na równi mi się chce buty szyć jak dziwek prostych, ordynarnych. Dajcie pracy, bo będzie źle. Ej, już nudzi mnie to, do wszystkich diabłów. Każę was wszystkich powywieszać bez sądu. A od czego mam władzę, he? O, władzo, jakże otchłanne i wonne są twoje pokusy. Wiesz, skurwy, skurwiątko bidne i niedojdowate, zaczynasz mi się teraz dopiero podobać. Ja muszę przejść przez wszystko w życiu, poznać najgorsze zapluskwione nory duszy i krystaliczne szczyty niedosiężne w księżycowe noce bez dna. Co za styl sobaczy, taż to skandal. A mnie jako prawdziwej arystokratki niczym speszyć nie można, to nasza wspaniała właściwość. Otóż muszę przez ciebie przejść, bo życie moje inaczej będzie niezupełne. A potem, gdy ty, wsadzony przez tych tu szewców, będziesz w lożku gnić, konając zrządzy za mną, ja oddam się Sajetanowi na szczytach jego władzy. A potem tym cudnym chłopakom śmierdzącym, tym szewskim zagwazdrańcom mnie z tego świata. Hej! O, hej! I wtedy będę wreszcie... szczęśliwa, gdy ty byś oddał życie za rąbek sukni mej i za pół litra żywieckiego piwa. Wychodź z więzienia, małpo metafizyczna. Co będzie, to będzie. Użyję raz, choćbym potem z żalu skonać miał. Skurwiątko moje bidne. Istnienie jest potworne, zrozum to. Wszystko polega na wyżeraniu się gatunków. Równowaga walczących mikrobów umożliwia nam istnienie. Gdyby nie ta walka, jeden gatunek pokryłby w kilka dni sobą skorupę ziemską warstwą na 60 kilometrów grubą. Jaka ona mądra jednak jest. To podnieca mnie do szału. Chodź do mnie, taka jaka jesteś, nieumyta, przepojona więziennym nastrojem i zapachem. Może jednak nie oddam ci się wcale, Robercie. Tak będzie lepiej. A dla mnie przyjemniej nawet. Nie! Teraz nie możesz już. Teraz wściekłbym się.
Wychodź na Pirindo! Dobrze, już dobrze. Hej, chłopcy, rozwalmy te nędzne, dziecinne balaski i pracujmy wraz jak diabły. Pierwa się teraz, jaboniwy. Hej, hej! Ale co będzie dalej? Choćby na 5 minut użyjemy za 10, nim nas skują i zmasakrują. Życie jest jedno, nie myśleć nic. Gwałt pracowników nad pracą. Hej, a walmy abo, abo! Niech ta sturma wasza. Co nam tam? Walmy! Tu, dawaj dratwę! Bij! Tu ją tak! Macie tu prędzej! Hej, kołek! Daj skórkę! Przyklapnąć to to! Brać! Gwa zdrać! Gwaj bić! Tu! Ty mój dawaj, mały dratwę. Prokuratorze! Bij. Tu ją tak! Zacałuję cię dziś na śmierć! Hej, chędny musisz daj być w skórkę. Erotyzmie, to to sądząc po tym dowcipku. Gwaj bić! Przynajmniej tu, mi! Dawaj, lubię, gdy to się odbywa tu, jako milcząca, ponura ceremonia. Hej, kołek, daj skórkę. Wtedy wsłuchuję się w wieczność. Patrz, kochanie, za gorączkowo pracuję. W tym jest coś strasznego. To nowa epoka jakaś zaczyna. Co diabła starego? Patrzmy. To straszne. Ja tylko co byłam w tym świecie. Tyś mnie uwolnił, kochany. Za gorączkowo pracują. Tyś nigdy tego nie rozumiał. Praca! O, praco, praco! Za ciebie zapłacą, ale tobie nie zapłacą. O, gwoździu dziwny, gwoździu podbudowy, któż twoją dziwność oceni? Dziwność pracy! Wszystko we mnie dygoce, jak w jakiej turbinie na milion koni i klaczy parowych. Dziwek nie trza, piwa nie trza, nie trza rabia, kina i pajęczarzy umysłu wszelakich. Praca sama w sobie, oto jest cel najwyższy. Arbeit an sich, to w serce jakby sztych. Bóg się rodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi. Widzimy! Stworzyli nową metafizykę! Irenko, to niebezpieczna bomba! Czuję małość wszystkiego! Ach, gdyby tak wypełnić sobą świat i zdechnąć choćby pod płotem zaraz potem! Patrz w moje oczy! Lecz kochani, trzeba wstrzymać tę nawałę pracy za jaką bądź cenę! Bo oni, jeśli ta psychoza się rozprzestrzeni, rozwalą cały świat! Po co gadasz do ciężkiej cholery? W jednej niepowrotnej chwili musisz jedność ze mną stanowić, kanalio! Braci! Rozdzielić poleniwnia! Nie dać im robić nic! Arbeit an sich to kołek pośród szprych! Nie robić nic! Nie robić nic! Nie robić nic! Praca to absolut! Praca to absolut! Arbeit an sich to kołek pośród szprych! Arbeit an sich to serce jakby sztych! Arbeit an sich! To w serce jakby sztych! Buty, buty, cały świat zabuci! Buty, buty, cały świat zabuci! Bud się rodzi, bud się rodzi, bud się rodzi! Patrz! Bud sam w sobie! To okropne! Muszę wczynić! Moja gwardia nie istnieje! Kto się wyleje na miasto i wtedy... kaput! Zupełnie zapomniałeś o mnie! Sam gnębon tu czy morda nie pomoże. Jego pachołki wciągnięte w to jak w ryby jakiejś piekielnej maszyny. On sam zapracuje się na śmierć, podpisując buma nieskończone zwoje. Ależ to wspaniałe tło dla naszej pierwszej i ostatniej nocy. Naszej, moje biedne skurwiątko. Jutro już może będę ichnia. A ty w loszku będziesz gnił, taki biedny, zgnojony zgniłek.
Ale ty, z tą myślą w środku, z tym poczuciem ostatniorazowości, będziesz dziś dość szalony, aby mnie rozpalić jako gwiazdę najpierwszej wielkości na całym samiczym firmamencie podziemnych światów wielkiego cielska bytu! Potwornie wpadłem! Walcz i kuj! Sturba jego suka! But sam w sobie! But jako absolut! Czy rozumiecie tej chwili cud? To wielki symbol jest but! Przekory wszelkich złot! Wiem, że ginę, ale się przed tobą nie cofnę! Chyba, że mógłbym cię zaraz o tu w tej chwili zabić! A taka szkoda by była! Oś taka szkoda! Tego ciałka, tych oczu, tych nóżek i tych chwil nieprawdopodobnych. Chodź więc, turba twoja suka, takim chciałam cię mieć na tle tego piekła, pracy samej w sobie. Skąd u cholery ten czerwony blask? Żygać się chcę. Wziąłem przyspieszony kurs życia i we łbie mi się przewraca. Nie wierzyłem, żeby takie zmiany w tak krótkim czasie w człowieku tak jak ja, skonsolidowanym, zajść mogły. Ho, ho! Jestem jak pluskwa, opita zamiast żywą krwią burżujską mieszaniną soku malinowego i dejek i witrioleju codziennego kłamstwa. Cichojcie, majster! A ja nie będę cicho, gnizdy jedne.